Aż 40 tysięcy sztuk na ryb strąga potokowego zostało wpuszczonych do czarnej hańczy. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji po ubiegłorocznej awarii w oczyszczalni ścieków zadeklarowało zarybienie wód naszej rzeki i słowa. Dotrzymało. To rekompensata straty wywołanej awarią, poinformował Suwalski ratusz. 40 tysięcy sztuk to pokaźna ilość, która w ocenie specjalistów wzmocni zarobienie rzeki na jej biegu od obszaru miasta aż do jeziora Wigry. Strąg doskonale radzi sobie z przemieszczaniem w rzecznym nurcie, zarówno z prądem, jak i. Podprąd. Chłodne wody czarnej hańczy to lubiane przez tę rybę środowisko. Pstrąg jest rybą drapieżną osiągającą nawet do 80 cm długości i 5 kg masy ciała.